18-letnia dziewczyna mówi mamie, że od 2 miesięcy nie ma okresu. Bardzo zaniepokojona matka idzie do apteki i kupuje zestaw ciążowy. Wynik testu wskazuje, że dziewczyna jest w ciąży. Krzycząc, przeklinając, płacząc, matka mówi, kim była świnia, która ci to zrobiła? Chcę wiedzieć. Dziewczyna podnosi słuchawkę i dzwoni. Pół godziny później przed ich domem zatrzymuje się Ferrari, wychodzi z niego dojrzały i dystyngowany mężczyzna o siwych włosach, nienagannie ubrany w bardzo drogi garnitur i wchodzi do domu. Siedzi w salonie z ojcem, matką i dziewczyną i mówi im, dzień dobry, wasza córka poinformowała mnie o problemie. Jednak nie mogę się z nią ożenić ze względu na moją osobistą sytuację rodzinną, ale zajmę się tym. Jeśli urodzi się dziewczynka, przekażę jej 2 sklepy detaliczne, kamienicę, willę na plaży i konto bankowe o wartości $1 miliona. Jeśli urodzi się chłopiec, to dostanie kilka fabryk i konto bankowe o wartości $2 milionów. Jeśli to będą bliźniaki, to każdy z nich dostanie fabrykę i $1 milion. Jeśli jednak dojdzie do poronienia, to co sugerujecie, abym zrobił? W tym momencie ojciec, który milczał, mocno kładzie dłoń na ramieniu mężczyzny i mówi mu, w takiej sytuacji spróbuj ponownie.